Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym tym razem ja, czyli przedstawicielka kanału A to ciekawe, gdzie serdecznie Was zapraszam, przedstawię Wam 10 pułapek turystycznych z całego świata, które warto odwiedzić. Tak właściwie to każde państwo ma swoją własną pułapkę turystyczną. Piramidy, Mona Lisa, Krzywa Wieża w Pizie czy Taj Mahal przyciągają rocznie miliony turystów. Większość z odwiedzających jest zazwyczaj rozczarowana, bo obraz za mały, piramida w środku miasta, no a Taj Mahal jakiś brudny. Jednak wiele miejsc naprawdę Was zachwyci. 1. Angkor Wat, Kambodża. W 2016 roku ponad 2 miliony turystów odwiedziło ten przepiękny kompleks świątynny. Pomimo tego, że raczej będziecie musieli się przedzierać przez tłumy turystów, zwłaszcza o wschodzie słońca, ponieważ wtedy macie szansę na zrobienie najpiękniejszych zdjęć, powinniście koniecznie wpisać wyrastające wprost z dżungli świątynie na swoją listę. Świątynia Angkor została zbudowana ku czci hinduskiego bóstwa Wisznu, z którym identyfikował się ówczesny król. Czas budowy świątyni szacuje się na 32 do 35 lat. Jeden z największych skarbów Angkor Wat to kamienny arras ciągnący się na długości ponad 900 metrów, na którym widnieje prawie 20 tysięcy postaci przedstawiających realistyczne sceny z eposów indyjskich Ramayany i Mahabharaty, jak również życie dworu. 2. Klify Moheru, Irlandia. Jedna z głównych atrakcji turystycznych Irlandii to właśnie klify Moheru, ciągnące się przez 8 km i w najwyższym miejscu osiągające wysokość 214 metrów. Turyści czasem narzekają na to, że przy wejściu muszą zapłacić za wstęp i parking, ale już po kilku krokach przestają żałować wydanych pieniędzy. Jeden z największych cudów natury znajdujących się w Irlandii, a nie przesadzę mówiąc nawet, że i w całej Europie. Sam klif podzielony jest na część turystyczną, która jest odgrodzona i bezpieczna dla każdego, i na część otwartą. Pamiętajmy, że co roku w tym miejscu giną ludzie. Otwarta część klifu jest turbo niebezpieczna. 3. Wielki Mur Chiński. Już wiecie, że jednak z kosmosu nie można zobaczyć Wielkiego Muru, ale z bliska robi on niesamowite wrażenie. Rocznie odwiedza go około 10 milionów ludzi. Czasem ruch jest tak wielki, że trzeba chwilami stać w korkach, ale w tym czasie można podziwiać otaczający krajobraz, czy też właśnie elementy muru. Przez niektórych Wielki Mur Chiński jest uważany za najdłuższy cmentarz na Ziemi. Ludzie byli zmuszani do pracy przy budowie. Pod przymusem szczególnie byli rekrutowani wieśniacy, kryminaliści, pojmani żołnierze, pobici możnowładcy i inni przedziwni władcy. Mówi się, że co trzeci mężczyzna w ówczesnym imperium uczestniczył w budowie muru i tylko 3 na 10 rekrutowanych wróciło do domu. Według nakazu każdy z robotników drzemiących przy budowie miał być pochowany żywcem w środku tej masywnej budowli. Ciała padających ze zmęczenia robotników były zwyczajnie grzebane w środkowej części muru. Zapraszam. 4. Mont Saint-Michel, Francja. Będziecie pewnie narzekać na zatłoczone busy, marne restauracje, drogie sklepy i brak informacji, ale zachwyci Was wznoszące się na wyspie Sanktuarium Michała Archanioła i otaczające je miasteczko. Jest to druga po Paryżu najchętniej odwiedzana atrakcja turystyczna we Francji. Granitowe wzgórze otoczone grubym murem. Na jego szczycie imponujący klasztor z próbującymi sięgnąć nieba smukłymi iglicami. Na zboczach średniowieczne zabudowania. Wokół połacie szaro-błękitnego piasku, mieszającego się z wodą i zlewającego z linią horyzontu. Miejsce po prostu jak z bajki. Magiczne, tajemnicze i mistyczne, to na pewno. Każdego roku rozpala wyobraźnię 3 milionów turystów, którzy tłumnie odwiedzają tę niedużą wyspę na kanale La Manche w północno-zachodniej Normandii. 5. Machu Picchu, Peru. Tajemnicze, zapierające dech w piersiach miejsce. Niegdyś zamieszkałe przez Inków.
Od 1911 roku przyciąga turystów z całego świata. Niestety, raczej tych bogatych. Wyprawa kosztuje bowiem, no, całkiem sporo, ale jeśli już szarpniemy się na bilet do Peru, odżałujmy koniecznie na wycieczkę na Machu Picchu. Według najpopularniejszej teorii odkrywcą Machu Picchu jest wykładowca akademicki, polityk, naukowiec Hiram Bingham III. Gdy dotarł na miejsce, był przekonany, że zaginione miasto to Vilcabamba, czyli ostatnia stolica Inków. To właśnie ona była celem jego wyprawy. Są jednak przesłanki ku temu, by stwierdzić, że do Machu Picchu trafił jako pierwszy niemiecki przemysłowiec Augusto Berns. W swoich listach wyraźnie wskazał on położenie zaginionego miasta. Bernsowi zarzuca się jednak, że przez lata regularnie rozkradał dolinę. Zrabowaną m.in. z grobowców, biżuterią, handlował później w Europie. Podobno nawet w zamian za 10% zysków uzyskał pozwolenie na eksport od samych władz Peru. Potwierdzeniem tej teorii mają być listy, w których opisano ten tajny układ. 6. Błękitna Laguna, Islandia. Wielu turystów uważa, że jeśli nie zanurzą się w wodach Błękitnej Laguny, to wyprawa na Islandię nie będzie zaliczona. Bilety trzeba rezerwować ze sporym wyprzedzeniem. Ludzi zawsze będzie mnóstwo, ale geotermalna woda czyniąca cuda dla skóry pozwoli Wam szybko zapomnieć o drobnych niedogodnościach. 7. Koloseum, Rzym. Nie ma sensu stać w kilometrowych kolejkach do kasy. Od razu trzeba nabyć bilety online, a najlepiej zwiedzać Koloseum wieczorem. Nocne zwiedzanie z przewodnikiem pozwoli Wam wejść na główną arenę oraz do podziemi. I oczywiście jest mniej tłoczno niż w ciągu dnia. Koloseum przeraża swą okrutną i złożoną historią. Poza byciem miejscem starożytnych igrzysk i średniowiecznym cmentarzem, pełniło też funkcję ufortyfikowanego zamku. Zachwyca pięknem i nigdy nie przestaje zaskakiwać. Wciąż nieznane są jego wszystkie tajemnice, a dzięki pracom archeologicznym co jakiś czas na światło dzienne wychodzą coraz to nowsze fakty. 8. Wielki Kanion Colorado, Arizona. Wielki Kanion to głęboki jar w środkowym biegu rzeki Colorado, położony na wyżynie o tej samej nazwie w północnej części amerykańskiego stanu Arizona. Długi na 446 km powstał w wyniku erozji rzeki, która doprowadziła do rozcięcia powierzchni wyżyny złożonej ze skał, które pamiętają jeszcze czasy mezozoiku, paleozoiku, a nawet prekambru. Zobaczyć możecie tam warstwy wapieni, łupków, piaskowców i granitów. Głębokość wąwozu miejscami przekracza nawet 1600 metrów, a o tym, by stanąć na jego krawędzi, marzy niezliczona rzesza podróżników. Jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie znajduje się na liście do zobaczenia praktycznie każdego turysty. 9. Bondi Beach, Australia. Nie tylko Was skusi piękna plaża szczycąca się najlepszymi falami. Bondi w języku aborygenów oznacza hałas wywołany uderzeniem fali. Przygotujcie się na to, że tam spędzicie czas wśród tysięcy plażowiczów i surferów z całego świata. Kiedy Wam się znudzi opalanie, możecie się skronić w jednej z kafejek lub iść na zakupy do jednego z wielu butików. Bondi Beach zamykają z obu stron klify i jest ona szeroką, piaszczystą plażą. Jedną z największych, a na pewno najpopularniejszych wśród turystów i mieszkańców Sydney. W 1851 roku okoliczne tereny zakupił Francis O'Brien wraz z teściem Edwardem Smithem Hallem i nazwał je Bondi Estate. 10. Rezerwat Las Mgliste Monteverde, Kostaryka. Rezerwat znajduje się na wysokości 1460 metrów nad poziomem morza. Jak sama nazwa wskazuje, nie macie tutaj co liczyć na piękne słońce, lecz raczej na mgły. Nieważne na jaką pogodę traficie, na pewno zachwyci Was spacer po rajskiej dżungli. W lesie możecie spotkać ponad 400 gatunków ptaków, 1200 gatunków gadów i płazów, 5000 gatunków ciem i wiele, wiele innych stworzeń. Dzięki za obejrzenie odcinka do końca, mam nadzieję, że ten temat Wam się spodobał. Kolejny raz bardzo serdecznie zapraszam Was na mój kanał A To Ciekawe. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę.
Jeśli jeszcze nie subskrybujecie Światowej Dyszki, to koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj. A jeśli spodobają Wam się moje filmy na kanale A To Ciekawe, zapraszam Was do subskrypcji również tam. Do usłyszenia na A To Ciekawe. Cześć!